By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Hej, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. To jest puder bananowy, matujący do twarzy. I pianka oczyszczająca pory do twarzy, czyli taki dokładnie, ja to nazywam dokładnie to jakby mydła użył albo jakiegoś żelu pod prysznic, tylko że to jest taki typowy dla nastolatek do mycia twarzy. Przepięknie pachnie, bo to jest zapach, gdzie to jest zapach? Niech ja Wam powiem, jaki to ma zapach. Migdały, ale bardziej pachnie, powiedziałabym, takim arbuzem, takim na czymś bardzo fajny zapach, miły. Szybko się, super ma właśnie tą pompeczkę. Ta pompeczka zawsze mnie zachwycała przy wszystkich kosmetykach, więc to jest rewelacyjne. Niewiele go potrzeba, bo się oczywiście pieni, bo to pianka. I myje fantastycznie twarz i zostawia taką delikatnie, jak się dotyka, to jest taka delikatna, jak pupcia noworodka. No i wracając jeszcze do tego pudru bananowego firmy Vibo, wydziobany do końca, do całości. Pachnie oczywiście, to nie jest banan. Ja bym powiedziała, że to jest, ja nie wiem co to jest, ale bananem to nie pachnie. Na początku może jak się otworzyło paczkę, to może tak, ale no już bliżej końca, czyli dłużej używane, no bardziej ten zapach tak zanika, tak samo jak tej pianki. Im dłużej ją trzymamy, im dłużej po prostu się eksploratuje, tak, produkt, no to wiadomo, że ten zapach ulata i po prostu jest inny. Faktycznie matuje cerę. Cera jest delikatna, zmatowiona, obydwa użyte na cerę, na twarz, na polichy i pod oczy działają cuda. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.